tle rozgrywa się druga walka meczu Polaków z Russian Boxing Team. Przede wszystkim chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia sam projekt WSB i udział naszych pięściarzy w tych rozgrywkach? No wiadomo, WSB w zeszłym roku nasi zawodnicy weszli do ćwierćfinału, jeszcze nie było tak usponsorowane, nie bardzo wiedzieli i federacje i nie bardzo wiedzieli zawodnicy, o co w tym wszystkim chodzi. W tej chwili każdy, który się połapał w tym, że jest to, są z tego pieniądze, raz, drugie, są to kwalifikacje olimpijskie, stworzyły się bardzo, bardzo mocne teamy. Przyjeżdżają mistrzowie świata, mistrzowie Europy, no, Kuba ma bardzo mocnych zawodników, bardzo mocne z drużyny, bo i Kazachstan, trafiliśmy na bardzo mocną grupę, jeśli chodzi o polską drużynę, o Husarię. Ale coś robią, coś ten Migaczew Hubert chce zrobić, coś się dzieje. Ci zawodnicy po takich walkach z najlepszymi zawodnikami mają olbrzymie doświadczenie, olbrzymia perspektywa na przyszłość, to wszystko gdzieś tam kiedyś zaprocentuje. I bardzo dobrze, że to jest taka sytuacja zrobiona, bardzo dobrze, że Hubert chce w tym to zainwestować, robić w jakikolwiek sposób ten boks, bo jeśli ma się nie dziać nic, siedzieć na miejscu, nic nie robić, najlepiej jest to krytykować, bo jest wiele krytyki, że przegrywamy po 5-0. Niestety, nasz team jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, biedny, jeśli chodzi o fundusze. Dlatego, że głównym sponsorem jest tutaj pan Kołkowski, który wykłada swoje pieniądze i nie mamy takich pieniędzy, jakie wykładają np. Kazachowie czy Rosjanie, którzy wykładają w to miliony. I nie jesteśmy w stanie zakupić zawodników najlepszych w świecie czy w Europie, a oni takich zawodników mają, ale bardzo dobrze, że coś się dzieje, że ci dwoje ludzie, pan Kołkowski i Hubert, coś starają się robić, bo zawodnicy mają co gdzie boksować, doświadczenie kiedyś będzie, a przede wszystkim ci ludzie nie siedzą w domu, tylko zarabiają jakieś pieniążki. Właśnie eksperci i kibice są podzieleni. Niektórzy mówią, że skoro przegrywamy 5-0 i jesteśmy często rozbijani, to więcej przyniesie niekorzyści zawodnikom, a niektórzy właśnie twierdzą, że walki z mistrzami dadzą nam takie doświadczenie, które zaprocentuje za rok, dwa, trzy i może da któremuś z naszych pięściarzy na przykład kwalifikacje na olimpiadę. Pana zdaniem jest więcej plusów czy minusów tego, że bierzemy udział w tym spektakularnym projekcie? Wydaje mi się, że to jest sam plus, dlatego że nie artyzm, nie mistrzostwo wygrywać z frajerami, wygrać z frajerem i ta walka nic nie da, bo się wygrywa z kimś słabym i to doświadczenie nie przychodzi, bo się wygrało i koniec, wiadomo, że wygrałem z kimś tam, kogoś pobiłem słabego, ale tu można się uczyć. Jest to kiedyś, tak jak powiedziałem, kiedyś to zaprocentuje, kiedyś ci zawodnicy będą z tego mieli bardzo, bardzo dobry pożytek i bardzo dobrą szkołę.